M600 Super brzmi, tak? Dobra, sprawdźmy go. Tutaj z tyłu. Znaczek podobny do Maserati, nie? Taka korona. No, ten już wygląda lepiej od Nobla M400. Dobra, a zobaczmy, ile wyciągnie w standardzie, jestem ciekawy. Trzy pakiety w standardzie, zobaczmy środek. Środek wygląda ciekawie. 6 biegów mamy. No, samochód stary, 10. rocznik, tak? W super samochodach to już jest, wiesz, to już jest dziadek, no nie? Tu jest jakaś strefa prędkości, o kurde. Trzeba tu wziąć jesko i to nabić, nie? Będę miał średnią prędkość 470 km na godzinę. Fajna strefa prędkości tak w ogóle. No, ej, zobaczcie, w standardzie 372 km na godzinę jechał. Nic nie było przy nim dotykane. Także, no, ładnie, ładnie. I w klasie jest... W klasie S1, okej. Ej, faktycznie fajnie się prowadzi. Co? Znaczy, jest taki dziwny trochę w tym prowadzeniu. Bardzo responsywny. Tak jak ten poprzedni Nobel, no nie? M400. I przez to robi się potem podsterowny. No, robi się taki podsterowny. A taki responsywny jest jednocześnie. On chyba nie ma żadnego spoilera tutaj zainstalowanego, no nie? Poza oczywiście karoserią. No, ciekawe auto, zwłaszcza, że naprawdę fajne osiągi ma w standardzie. Dobra, robimy go, zobaczymy, co się da zrobić. M600 to taka podróbka Bugatti, mówisz? Moim zdaniem najlepiej brzmiący supercar. Noble był jednym z najszybszych samochodów świata, spoko. Dobra, to zobaczmy sobie, co możemy z nim zrobić. Silnik myślę, że standardowy możemy zostawić. Nie będziemy psuć tego dźwięku innymi silnikami. Nie mamy jakiś spoiler, z tyłu mamy... No dobra, nie wygląda źle. Nie wygląda źle ten spoiler akurat w tym samochodzie, no nie? Jest okej, okay, jest okej. Okay. Dobra, tu mamy sniki. Tu sobie zaraz wrzucimy trochę mocy. Chociaż dużego zapasu to my nie mamy, bo już jest samochód w klasie S2. No, w standardzie 370 km na godzinę to o czymś już świadczy, no nie? To naprawdę jest bardzo dobrze. Okej. Okay. Brakowało tam trochę biegów. Dodamy sobie może wyścigową... A dajmy sobie 7-biegową skrzynię. O, 7-biegowa skrzynia i może uda się wydech zmienić. To by było fajnie, byśmy może podkoksili trochę ten dźwięk samochodu, żeby był taki bardziej wyraźny, bo on taki delikatnie stłumiony jest, co? Dobra, przechodzimy do tuningu osiągów. I wydech. Ej, może być. Bardzo dobrze hamuje według statystyk, ciekawe. Dobra, instalujemy sobie tu mody te wszystkie. Tak, on chyba będzie, on jest dedykowany bardziej chyba do klasy S2 już, no nie? Chociaż nie wiem, jak sobie poradzi w zakrętach, wiesz? Mam spore obawy co do tego, ale no może się coś uda. Spoiler generalnie pasuje całkiem ładnie. Mamy 1000... Ty, to może całkiem fajnie jeździć, powiem ci. To może całkiem fajnie jeździć. No? Jeden z hardkorowych w prowadzeniu nie posiada żadnych asyst. To pamięta odcinek Stop Gear. Śmigał nim i o tym wspomniał. Okej, spoko. Czyli jest taki totalnie surowy, tak? Jeśli chodzi o prowadzenie. Okej. Myślę, że tu nie potrzebujemy większej prędkości na wyścigi jak 370 km na godzinę. Ale spróbujmy go trochę podkręcić. Dobra, wiecie co? Ja zostawię chyba standardowe ustawienia. Poza dociskiem zwiększymy sobie trochę, a może zróbmy coś takiego. No i teraz dołożyliśmy trochę mocy, więc musimy ten dyferencjał inaczej ustawić. No i chyba tyle, nie? Zobaczmy teraz, co się stanie. Przede wszystkim, no, zmienił nam się dźwięk auta. Wiadomo, inny wydech, dodatkowe części. Tu mamy trochę zakrętów, to sprawdźmy go.
I on podobnie się zachowuje jak ten M400 Noble. Ja mam wrażenie, że prawie że identycznie. Też ma, jest taki hardkorowy w skręcaniu, ale potem staje się podsterowny. Wyrobiłem tu jakoś. Dziwne auto. No jakieś drifty zrobiłem, ale raczej on nie ma szans w porównaniu do tych wszystkich samochodów, wiesz, jakichś tam, może nie Bugatti, ale tych takich, co są naprawdę dobre w klasie S2. Jest bardzo szybki. No, myknijmy sobie Goliata, co? Zobaczymy. Goliat jest takim dobrym treningiem dla samochodu. Czy może Kolosus? Kolosus za długi. Goliat to już chyba na pamięć każdy zna, no nie? Czy nie? Spróbujemy sobie Kolosusa myknąć tym. Myślę, że będzie ciekawie. Może PVP zamiast kooperacji. A, i weźmy sobie samochody dowolne. Dobra, to weźmy tak. Czemu by nie Goliat? No właśnie. Czemu by nie? I klasa otwarta. Każdy niech bierze, co tam mu się podoba. Okej, sobie zamienimy zamiast tego. I go. Jedziemy. Konwój otwarty, także możecie dobijać. O, już skręca, ty. Ten pierwszy moment skrętu jest taki bardzo raptowny, a potem przez to staje się taki podsterowny samochód. Czy będzie odcinek z Zwrotu Drift? Pewnie, że tak. Skoro gorę, to idę po popcorn. Oj, myślę, że ciężko będzie mi tym Noblem tutaj ładnie jechać. On jest taki, no... Tutaj start jest nie za dobry, no bo napęd na tył niestety. No i też mówiliście, że tutaj w standardzie samochód nie ma żadnych kontroli trakcji, ABS-ów chyba nawet, tak? Nie ma żadnych systemów. Jego ma w klasie S1 i to jest chyba najlepszy wybór, no, dla tego samochodu. Chociaż on wygląda jak super auto. Ja myślę, że mnie możesz nawet pokonać tym samochodem w klasie S1. Swoim Noblem. I on, i tak samo jak ten M400, tak samo ten M600 chyba do klasy S1 w Fordzie najbardziej się nadaje, nie? Tak, żeby go mieć, bo tutaj są naprawdę bardzo hardkorowe samochody w klasie S2, które rozwalają wszystko. I taki Noble nie ma co tu robić w klasie S2, ale spróbujemy pojechać. I let's go! O, wyrobiłem tu nawet. No nie ma źle. Ale buła. Słabiutko. Słabiutko. Myślałem, że się zmieści. Ej, dosyć mocno tu zwolniłem. Bardzo mocno. Co jest, nie mogę dalej cofnąć? Mi się wydaje, że on jest tak samo słaby jak w Fordzie Horizon 4. To znaczy nic nadzwyczajnego. Nie dam rady ukończyć Goliata, no bo obraz nędzy i rozpaczy. No wiesz, to kwestia tuningu, nie? Na pewno tam można byłoby go lepiej dostosować czy coś. Ale no, jak dla mnie... nie widzę tego samochodu. Nie wiem, czy będę chciał nim jeździć. No po pierwsze mi się nie podoba z wyglądu, nie? Na draga go zrobić, tak? To ja wezmę jakiś tuning, zobaczymy. Tuning browser. Do wyścigów jest taki sobie. Wszyscy go... Widzę, że tutaj są tuningi jakieś do klasy S1. Może jakiś taki hardkorowy sobie wybierzemy. Tutaj widzę, że też prędkości nie są jakieś wysokie, maksymalne. 456 km na godzinę. O, tutaj ktoś na draga chyba zrobił. O kurde, co to za tuning dziwny? Dragowe opony, no dobra, zobaczę, to jest śmieszny tuning trochę. Tak, mam te dwie Toyoty, Forerunnera i Tundrę. Forerunnera jeszcze nie testowałem, także warto by było to sprawdzić. Dobra, mam tuning, słuchajcie. Spoiler mi się usunął z samochodu, mam dragowe opony w tym aucie. Wyjadę stąd w ogóle. W klasie S1 jest, silnik Racing V12. No to co, robimy sobie wyścig drag? Czy sprawdzimy go na dragu? Czekaj... Tutaj. Z Rimakiem raczej nie ma szans, ale w sumie klasa S1. Cokolwiek, ale w klasie S1 wybierajcie do draga. No i zobaczymy, jak sobie poradzi. Wziąłem tutaj pierwszy jakiś lepszy tuning z brzegu, byleby miał te opony dragowe i trochę mocy i tyle. Dobra, Aventador kontra Noble. Klepciu, kurde!
Grzechu, jak ciśnie, zobacz go. I siu, zrobiliśmy. Wygląda na to, że dobra jest ta draga, ale chlebciu przegapiłeś star. Gdzie ty byłeś? Poszedłeś po chleb? Po chleb poszedłeś? Taki sam tunik miałeś i wygrałeś, widzisz? Jesteś lepszym kierowcą jednak. No i ładnie. A nie mam nic na drag w klasie S1. Aha, dobra. Ty pewnie wszystkie samochody na koksy robisz, nie? No, przyznaj się. Jestem pewny. Ej, no taki sobie ten samochód, nie? Ponoć właśnie jest dobry na draga. Ale ile razy te dragi się właściwie w Fordzie jeździ, prawda? Jak ktoś lubi. Na dragi to chyba takim najlepszym samochodem jest Lambo... Jak Lambo brzmi, tak? Bo on ma zesłapowany silnik, wiesz? On ma tutaj włożone coś innego niż standard. Kurde. Nie zawsze jest koks potrzebny, dokładnie, dokładnie. To jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne. No, wszyscy lubią te samochody robić na koksa. A to nie zawsze o to chodzi, nie? Żeby zrobić jakiś samochód, wiesz, żeby za każdym razem był jakiś super szybki na prosty, a w zakrętach już nie bardzo, nie? No, ale wygląda na to, że jest dość szybki, to jest klasa S1 i ktoś chyba miał plan zrobić ten samochód na prędkość maksymalną, ale żeby był w klasie S1, no nie wiem, o co chodzi w tym tuningu. Albo po prostu ktoś zrobił sobie to draga, ten samochód, nie? Że byle jak tam skręcał, ale żeby na prosty i dobry był. Kurde, ty, ale on naprawdę ciśnie. A chodźmy na autostradę, zobaczę ile on poleci. Ta prędkość wydaje mi się w nim jakaś taka aż dziwna trochę. No 400, tam ponad 400 ładnie wyciągał, nie? Prędkość. I to jest klasa, zobaczcie, klasa S1, S1 900. Także no, fajny tuning. Proszę. Czterysta... 40 chyba 2 osiągnie, nie? Albo 45 maksymalnie. Teraz mieliśmy trochę pod górę. Siu! 45, 46 i tyle. Jak chcę tą hopkę nim zrobić? No taki sobie, nie? Jakby taki relikt przeszłości ten Nobel jest. Ciekawy samochód, może się podobać, bo kształt jego jest już interesujący, nie? Nie jest takie dziadostwo. Jak tamten poprzedni M400, już tutaj ładniej wygląda, ale no... już nie dorównuje tym autom nowszym. No, my tu mówimy pod kątem Fordzy, no nie? Ła, nie wyrobiłem! Ale wyrobiłem, ale nie wyrobiłem, nie udało się w hopkę trafić. Ty, widzę piniatę! O kurde, następną piniatę widzę. Trzeba zapamiętać to miejsce, bo muszę to wszystko pozbierać. O nice, będzie szukania, kurde. Ej, 15 sztuk trzeba znaleźć, na razie odkryłem 3 te piniaty. Kurde, no i tak wygląda ten Nobel.